lot. Najszybszy i bezpieczny sposób pokonywania dużych odległości. Dziś coraz częściej latamy do innych krajów i na odległe kontynenty. Wciąż powiększane lotniska pękają w szwach. Starty i lądowania odbywają się często w odstępach minutowych. Samoloty przewożą miliony pasażerów. Niestety, loty pasażerskie odbywają się często w ciasnocie klas ekonomicznych, w huku i hałasie. Lotnictwo powoduje spore skażenie środowiska. Od tysięcy lat człowiek marzył o tym, by latać jak ptak. Cicho, tanio, dla czystej przyjemności. Taką możliwość dały szybowce wykorzystujące korzystne prądy powietrzne i wiatry. Tu liczy się nie moc silnika, a wiedza i umiejętności pilota. Od kilkudziesięciu lat polscy szybownicy odnoszą sukcesy na całym świecie. Potrafimy konstruować i produkować szybowce najwyższej klasy. Politechnika Warszawska. Najstarsza i największa polska uczelnia techniczna. Dostojny senat, rektorzy i profesorowie podczas inauguracji nowego roku akademickiego. To oni kształcą przyszłych inżynierów różnych specjalności. Profesorowie i wykładowcy Politechniki Warszawskiej są rokrocznie autorami setek patentów, wielu nowych technologii i konstrukcji. Najnowszy sukces uczelni to PW6, dwumiejscowy szybowiec szkolno-treningowy, który podbija świat. To już szósty projekt od 1978 roku w Zespole Naukowo-Badawczym Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych. Nad szybowcem PW6 przez 3 lata pracowała grupa kilkunastu osób, osiągając znakomity efekt. Bardzo duża w tym zasługa Komitetu Badań Naukowych, który w dużej części finansował projekt. Po konkursie na szybowiec klasy światowej, który wygrał szybowiec PW5 Smyk, doszliśmy do wniosku, że istnieje potrzeba stworzenia szybowca dwumiejscowego, szybowca nowej generacji, którego właściwości lotno-pilotażowe, jak i eksploatacyjne na ziemi byłyby zbliżone do właściwości szybowca PW5. Zaproponowaliśmy pewien system szkolenia, którego elementami są właśnie te dwa szybowce. Stąd pewne wymagania techniczne na szybowiec PW6 wynikały z wymagań na szybowiec PW5. Konkretnie właściwości w locie, odnośnie właściwości pilotażowych, bezpieczeństwa lotu powinny odpowiadać właściwościom szybowca PW5. Małe wymiary zewnętrzne, czyli łatwość montażu, demontażu, łatwość hangarowania na lotnisku, również uwzględnialiśmy przy projektowaniu szybowca PW6. Szybowce PW5 i PW6 to poważne osiągnięcia zespołu konstrukcyjnego. Ich powstanie poprzedziły lata badań, korygowania błędów, zbierania doświadczeń, które po latach przyniosły sukces. Początki były bardzo skromne. Trójka zapaleńców chciała latać na szybowcach własnej konstrukcji. Dziś PW6, podobnie jak jego poprzednik, nie ma sobie równych w świecie, oczywiście w swojej klasie, czyli dwumiejscowego szybowca szkolno-treningowego. Jest nieduży, lekki, jak mówią ci, którzy na nim latali, bardzo zwinny. Mimo że służy przede wszystkim do szkolenia, ma podobne osiągi jak szybowce wyczynowe. Myślę, że osiągami swoimi, właściwościami lotno-pilotażowymi, również wygodą kabiny, ergonomią kabiny, szybowiec PW6 odpowiada wymaganiom współczesnego szybowca szkolno-treningowego. Biorąc pod uwagę przystępną cenę, którą zaproponował Świdnik, cenę sprzedaży, mamy taką nadzieję, jesteśmy prawie pewni, że stanie się równie dobrym hitem eksportowym, jak szybowiec PW5 Smyk produkowany od kilku lat w zakładach PZL Świdnik. W ciągu 5 lat od uruchomienia produkcji Świdnik sprzedał ponad 300 egzemplarzy szybowca PW5.
to bardzo dużo, ale co ważniejsze, sprzedał je do wszystkich liczących się na rynku szybowcowym państw – Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Argentyny i Francji. To przetarcie szlaków znakomicie ułatwia drogę szybowcowi PW-6. Jak wiadomo, marka robi swoje. Zarówno PW-5, jak i PW-6 to szybowce nowej generacji. Są to konstrukcje kompozytowe. Jak wiadomo, kompozyt to dwa składniki, włókno szklane lub węglowe, charakteryzujące się dużą odpornością oraz spoiwo na bazie żywicy epoksydowej. Jako takie ani włókno, ani spoiwo nie stanowią nowej jakości. Daje ją dopiero zmieszanie obu tych składników w procesie utwardzania. Dokonuje się ono w temperaturze od 18 do 25 stopni Celsjusza w ciągu 24 godzin. Później jest jeszcze specjalny proces wygrzewania w temperaturze 60 stopni przez 10 godzin. Chodzi o to, żeby kompozyt miał odpowiednią wytrzymałość na promienie słońca. Z takiego właśnie materiału zbudowany jest szybowiec. W procesie powstawania tak PW-5, jak i PW-6 najważniejsze było oczywiście zaprojektowanie konstrukcji. Ale od pomysłu do produkcji czasami droga jest bardzo daleka. Stąd też w 1989 roku na Politechnice Warszawskiej powstał pomysł powołania do życia firmy, która by tę drogę skróciła. Tak powstały doświadczalne warsztaty lotniczych konstrukcji kompozytowych. Spółka, której jedynym właścicielem jest uczelnia. Zajmujemy się opracowywaniem konstrukcji kompozytowych. Współpracujemy z zespołem lotniczych konstrukcji kompozytowych przy budowie szybowców serii PW. Również z wieloma innymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce, które zajmują się opracowywaniem nowych polskich samolotów i śmigłowców. Jesteśmy zatem tą firmą, która łączy naukę i przemysł, jest interfejsem pomiędzy, można powiedzieć, pomiędzy nauką i przemysłem. Żeby szybowiec mógł się tak pięknie prezentować w locie, musi przejść długotrwałe próby na stanowisku badań zmęczeniowych. Celem tych badań jest udowodnienie, w przyspieszonym tempie, że szybowiec może być eksploatowany przez, uwaga, 9 tysięcy godzin, albo inaczej 20 lat ciągłej eksploatacji. Próby mają udowodnić, że maszyna przez ten czas będzie bezpieczna. Jest to normalna procedura certyfikacyjna szybowca. Przed przeprowadzeniem takich prób dokonuje się najpierw pomiaru w locie obciążeń szybowca. Myśmy zamontowali na jednym z egzemplarzy szybowca PW-5 specjalną aparaturę do rejestracji obciążeń, na podstawie czego określiliśmy tak zwane spektrum obciążeń zmęczeniowych, czyli krótko mówiąc, prostymi słowy, określiliśmy ile cyklów obciążeń, na przykład giętnych skrzydła, występuje w ciągu 1000 godzin eksploatacji, ile cykli i o jakiej amplitudzie. I na tym stanowisku staramy się teraz w przyspieszonym tempie dokonać takich badań. Ciekawostką jest tutaj, że szybowiec, który znajduje się za nami, już wylatał swoje 9000 godzin, a my w tej chwili kończymy drugie 9000 godzin eksploatacji szybowca. Wyobraźmy sobie, 18 tysięcy godzin. To tak, jakby szybowiec latał bez przerwy 750 dni, ponad 2 lata. Tutaj nie może być mowy o błędzie. Żeby wykonywać takie akrobacje, trzeba mieć za sobą tysiące godzin w powietrzu. Ale znacznie prostsze wykonuje się już po mniej więcej 40 godzinach lotu. W ogóle, co ciekawe, szkolenie pilotów jest krótsze niż szkolenie kierowców. Być może dlatego do latania na szybowcu garnie się tak wiele młodzieży. Ona zresztą zdecydowanie dominuje wśród chętnych do nauki. Choć zdarzali się i 60-latkowie. Bądź co bądź, to wspaniała przygoda, niezapomniane przeżycia za stosunkowo niewielkie pieniądze, szczególnie na takim szybowcu jak PW-6. Miałem przyjemność latać na wszystkich konstrukcjach wykonanych na Politechnice Warszawskiej, a ostatnio oblatywałem i prowadziłem próby szybowca PW-6, dwumiejscowego szybowca praktycznie z nowej generacji, bo to jest szybowiec o wyśmienitych właściwościach lotnych, bardzo nadający się do szkolenia podstawowego i do lotów po szkoleniu podstawowym, na przykład nauki akrobacji.
PW6 jest bardzo przyjemnym w pilotażu szybowcem, ma odpowiednie siły na sterach, po prostu jest takim jakby Mercedesem wśród szybowców. Tym Mercedesem wśród szybowców można osiągnąć prędkość ponad 200 km na godzinę, ale tak jak w przypadku samochodu i nie tylko zresztą, wskazane jest umiarkowanie. Podobnie, gdy mowa o wysokości. Światowy rekord w tej dziedzinie wynosi ponad 14 tysięcy metrów. Polski szybowiec teoretycznie jest przygotowany do osiągnięcia tego pułapu. Jednak żeby go osiągnąć, pilot musiałby być zaopatrzony w kombinezon ciśnieniowy i instalację tlenową. Inaczej taka próba zakończyłaby się samobójstwem. Na szczęście piloci szybowców to realiści. Wiedzą, że w czasie lotu mogą liczyć tylko na siebie, na swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, no i niezawodność maszyny. A tutaj prawdopodobnie za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat czeka nas rewolucja, jeśli chodzi o materiały. Wszystkie nasze szybowce są wykonywane w technologii tak zwanej na mokro. To znaczy są to kompozyty, które są przesycane przy pomocy mieszanek chemoutwardzalnych. To jest nowoczesna technologia, stosowana powszechnie w lotnictwie, ale nie jest to najnowocześniejsza technologia, jaka istnieje. My na Politechnice Warszawskiej chcemy nadążyć za duchem czasu i te najnowocześniejsze technologie również rozwijamy, badamy. Ja osobiście zajmuję się technologią preimpregnatów, czyli takich kompozytów, które już wstępnie zostały przesycone i w ich produkcji tylko cykl cieplny jest istotny, czyli uwalnia się od całej tej chemii, od całego tego brudu, który na warsztacie w tej technologii na mokro istnieje. Taki kompozyt, taki preimpregnat, tu jest akurat preimpregnat węglowy. On jest używany do budowy samolotów bojowych, śmigłowców. W budowie szybowców nie jest jeszcze stosowany powszechnie. Być może kiedyś będzie. My robimy w tej chwili próby technologiczne, oswajamy się z tym materiałem. Być może kiedyś go zastosujemy. W ponad 20-letniej działalności naszego zespołu zawsze staraliśmy się realizować dwa cele. Pierwszy cel podstawowy, dydaktyczny, czyli szkolenie studentów, młodych inżynierów, którzy mają w przyszłości budować, projektować takie i nawet lepsze konstrukcje. I cel techniczny, udowodnienie wszystkim, że polska lotnicza myśl konstrukcyjna ma się dobrze, na tym polu nie musimy mieć żadnych kompleksów. Nasze wyroby są również doskonałe jak produkowane i projektowane na zachodzie, a wręcz w niektórych miejscach są nawet od nich lepsze. W ciągu ponad 20 lat przez zespół przewinęło się około 20 inżynierów i ponad setka studentów. Chcą oni nawiązać do wspaniałych tradycji polskiej myśli lotniczej sięgającej jeszcze lat 30. I chyba im się to udaje.